piłce i sporadycznie mogliśmy wymieniać jego nazwisko. Jeszcze jedno dośrodkowanie, jest gol kontaktowy dla GKS-u Tychy. W większej liczbie miejsca na murawie będzie na pewno bardzo potrzebne, a teraz dośrodkowanie. Spada piłka pod nogi i Śpiączki, gol! Bartosz Śpiączka, 49. minuta. Nie odgwizdza aptekarsko wszystkich przewinień. No niech rozkręcą panowie tę grę w końcówce spotkania. Czy to Tyszanie, Zobaczmy. Czy też Polonia, gol GKS Tychy. Zespołów tutaj Fortuna pierwszej ligi, ale też trener Banasik też mówił, że w końcówce spotkania w Tychach też było pięciu aż młodzieżowców, także tutaj jeden Uwaga, drugi. Uwaga, bo za chwilę może być bramka, jest bramka, samobójczy gol. Adze liczebnej, dwóch na jednego, Tyszanie, Szpakowski, Rumin zamyka w polu karnym, wracają gospodarze, Marcin Szpakowski, dobre zagranie i Wiktor Niewiarowski. Wyżej. No i takim heroizmem muszą zapracować na ten jeden punkt w dzisiejszym meczu. Opolanie, jest szansa, uderzenie, Niewiarowski! Konstruować akcji drużynie z Opola. No i teraz okazja na to, żeby jeszcze tutaj wbić gwóźdź do trumny ekipy Odry. Mateusz Radecki, Niewiarowski, jest tam w polu karnym, jest Rumin i Rumin trafia. Nikita na drugą stronę, ma dużo miejsca teraz po łap, żeby dobrze to wrzucić. Dośrodkowanie, jest okazja, gol! Radecki ładnie przepuścił Mikita do Żydki, Żydko w polu karnym i mamy 1-0. W układzie, gdzie już jest szeroko ustawiona drużyna. Machowski ładnie to przejął, w bieg w pole karne. Machowski! Jak on to zrobił? Pięknie nisko, znowu list pomiędzy stoperami, w świetle bramki już trochę ciaśniej. Machowski, piękna wrzutka i 2-0! Chyba na zamknięcie spotkania, ostatnia szansa, rzut rożny, jest gol! Wrócił po dwóch meczach do wyjściowej jedenastki, dośrodkowanie i bramka! Stały fragment! Nie trafi. Rumin ma świetną okazję, wygrał tą przebitkę. Rumin! Gol! A więc 2-1! No już niejako tradycyjnie od kilku sezonów. I będzie okazja na bramkę! 1-0! Niewiarowski. Jeszcze dośrodkowanie lewą nogą! Samobój 2-0. Jest ta kolejka, a Podbeskidzi nie zagrało jeszcze ani razu na 0. Między innymi właśnie przez takie błędy indywidualne. Jedna, jedyna wygrana Podbeskidzia w tym sezonie, ale na wyjazdach jeszcze bez i teraz! Karnego, a czeka tutaj nie. Żytek, na niego też zagranie, on też świetnie gra głową. Żytek, pole karne, ależ to skończyli! Połap, już biega Radecki, do niego zagranie nie jednak dalej na Śpiączkę. Śpiączka, kapitalny gol! W Tychach. Rodowity Tyszanin, ale błąd teraz ogromny błąd, Rumin, pole karne i co? I mamy 2-1. Przepraszam, nie Loski, tylko oczywiście Kikolskiego. Strzał z 11 metrów i mamy 2-2. Kartonik dla stopera zespołu Niecieczy, jest dośrodkowanie i jest bramka dla GKS-u Tychy. Diakowicz, ale prosto do Lemanowicza, wypuścił piłkę z rąk, golkiper. Na lewą stronę, dobre zgranie i może być 1-0, tak jest, Daniel Rumin. I dużo miejsca ma Szpakowski na prawej stronie. Dobry przerzut na lewą stronę, uderzenie na bramkę i 2-0 w tej sytuacji. Piękna bramka. Ależ to uderzył. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.